W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o działaniach Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, a ze mną są Filip Filipiak, kwestarz Wrocławskiego Koła. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. A także Grigory Filipczuk, opiekun w schronisku na Bogadajna. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy chce utworzyć siłownię i zanim o szczegółach tego projektu, to powiedzcie proszę, jakie znaczenie ma uprawianie sportu dla osób doświadczających bezdomności? Chcemy na Wrocławskiego Koło Towarzystwa otworzyć siłownię, żeby ludzie, jakie przychodzą, mogli ćwiczyć i mogli jakby pod wieczór zajmować sportem i rozmawiać z nimi, jakby taka terapia taka sportowa. Chciałbym mm-hmm. pracować z nimi i robić dobre rzeczy. Ja tylko mogę dodać, że Grzegorz uprawia boksy. Natomiast jakie znaczenie dla osób, które są w bezdomności, jest sport? My prowadzimy cykliczną imprezę co roku. Ona się zaczynała powoli, tak medialnie. Jest to Wrocław Cup. No, w tym roku ze względu na koronawirusa on jest przesunięty. Natomiast to, co zobaczyłem kilka dni temu, jak byłem na noclegowni, gdzie panowie ćwiczą na takich... Bo część urządzeń mamy, to są takie urządzenia zbierane, tam jakieś czasami kupowaliśmy, ale widziałem człowieka, który po prostu zrobił sobie takie hantle, gdzie miał dwa pojemniki po farbie, zalał betonem, w to włożył drążek taki gruby, no i podnosił. To chyba nas zainspirowało do tego, żebyśmy taką akcję zrobili. Będziecie tworzyć jakąś sekcję sportową, takie profesjonalne treningi, czy też każdy będzie mógł z tej siłowni skorzystać, kiedy tylko będzie chciał? Na razie chcemy dla naszych chłopaków otworzyć. I dalej może być dla dzieci z trudnych rodzin. Mm-hmm. To zapraszać ich jakby. Na razie mamy obostrzenia koronawirusa. To jest taka sytuacja, że nie możemy się być bardzo otwarci. Natomiast w tej placówce jest dość duża grupa osób młodych. To są osoby, które mają 20, 25, 30 lat. No, które gdzieś tą energię by chciały w taki sposób pozytywny rozłożyć, nie? A więc pomysł siłowni, pomysł zaproszenia klubów, które po prostu czasami wymieniają sprzęt, no jest takim pomysłem, że chcemy zaangażować dużą grupę wrocławian w te działania. I rozumiem, że to będzie siłownia w pomieszczeniu zamkniętym, nie taka otwarta na dworze. Pomysł jest tutaj do przedyskutowania. Mamy takie pomieszczenie, gdzie część tych urządzeń stoi, jest na pewno ławka, coś tam jeszcze. Natomiast dlaczego by nie na terenie noclegowni w otoczeniu drzew. Dlaczego by nie, na przykład? To jest do rozważenia. Powiedzieliście, że jakieś sprzęty już macie, no ale potrzebne są kolejne. No i właśnie, zbieracie środki na powstanie tej siłowni, czy sprzęt do wyposażenia? Jak was można w tej akcji wspomóc? Zbieramy w tej chwili sprzęt. Chcemy zebrać sprzęt. Wiemy, że wiele osób ćwiczy. Taki jest styl w tej chwili. Mi się to bardzo podoba. Chcemy, żeby się podzielili z tym sprzętem, który już nie jest używany, a my go bardzo chętnie weźmiemy do siebie. Jest taki post na naszym fejsie zapraszający do współpracy, żeby każdy, kto by chciał się podzielić, żeby był też twórcą tej siłowni. Znaczy raczej tutaj prosimy o sprzęt używany, w dobrym stanie, natomiast zbieramy pieniądze na naszej zrzutce, ale to zupełnie na inne działania. Tak, tej zrzutce zaraz powiemy, ale jeszcze a propos siłowni, czy macie jakiś plan, kiedy chcecie ruszyć, czy to wszystko zależy od tego, jak będzie się ten sprzęt zbierał? No chcemy już od sierpnia ruszyć. Zapraszamy do zajrzenia na Facebooka Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy, tam wszystkie szczegóły tej akcji. No ale pojawił się też tutaj temat zbiórki i o ile dobrze spojrzałam, to założyliście, że potrzebujecie 50 tysięcy złotych, tymczasem na kilkanaście dni przed końcem tej zbiórki na koncie jest już ponad 70 tysięcy. Jak to się stało? Wiem jedno, no to jest otwartość ludzi, prawda? To jest otwartość ludzi, którzy chcą się dzielić tym, co mają, którzy nie zamykają się na tylko dla siebie, ale też, no to jest coś pięknego. No stało się tak, że nam to dało tyle skrzydeł, nam to dało też taką możliwość jakby powiedzenia sobie, okej, możemy tutaj tego poprosić, możemy poprosić tego. Na pewno był taki moment, gdzie poprosiliśmy ojca Szustaka, który nas niesamowicie wsparł, tym, że jest znany. Hasło tej zbiórki to Brat w potrzebie. O jakie potrzeby chodzi i dlaczego w ogóle ta zbiórka powstała? My rzadko prosimy, prawda? Bo my rzadko prosimy o fundusze tutaj wrocławian, bo i tak wrocławianie są bardzo szczodrzy dla towarzystwa. Dostajemy cyklicznie chemię, środki czystości, leki, odzież, jedzenie,
ludzie nam to przywożą, dlatego że jesteśmy znani jako organizacja, która pomaga bezdomnym. Natomiast w sytuacji koronawirusa, gdzie nasi podopieci, nasi mieszkańcy nagle nie mogli pójść do pracy, niektórzy stracili pracę, niektórzy potrzebują wsparcia psychologicznego, niektórym trzeba wykupić leki, no bo skończyły się pieniądze, no bo jak nie pracujesz, to nie masz pieniędzy. No i była decyzja, prosimy o pieniądze, prosimy o wsparcie dla naszych braci i sióstr. W placówkach w tej chwili jest 650 osób. Nie dość tego, od 2 tygodni otworzyliśmy następną placówkę na Parkowej 14, jest to prewentorium dla osób, które po prostu do tej pory nie były w naszych placówkach, a nagle się pojawiły i deklarują, że to są osoby bezdomne. W tej chwili w prewentorium na Parkowej mamy 30 osób. Także te pieniądze są dedykowane tym wszystkim osobom. Chcemy, żeby przez tą zbiórkę, żeby te osoby po prostu miały wsparcie w tym okresie, gdy nie ma pracy, gdy nie ma na leki, gdy nie ma na jakąś poradę, a które są potrzebne w funkcjonowaniu. Wspomniałeś o tych osobach, które pojawiły się, a wcześniej nie były podopiecznymi towarzystwa. No właśnie, czy was też w tym czasie pandemii o pomoc proszą również osoby, które na co dzień nie są waszymi podopiecznymi? Mam tutaj na myśli na przykład osoby, które teraz tracą pracę, czy środki finansowe, czy takich potrzebujących osób jest teraz dużo więcej? Tak, tak. I to jest takie, to jest troszeczkę smutne, bo się okazuje, że mała firma, która po prostu dawała zatrudnienie, nagle nie daje sobie rady w tym okresie i ta osoba zostaje zwolniona, często bez wypłaty. Takie osoby do nas dzwonią. Podjęliśmy taką żelazną zasadę w towarzystwie, że każdą osobę wesprzemy tym, co mamy, czyli na pewno paczką żywnościową, tym, co sami dostajemy, no bo to jest, bo my też dzięki temu funkcjonujemy. Znaczy, gdyby się pojawiła historia, że ktoś naprawdę jest w trudnej sytuacji, wesprzemy go produktami żywnościowymi. Wspomniałeś też o tym, jak pandemia wpływa na codzienność waszych podopiecznych, którzy na przykład nie mogą chodzić do pracy, którzy spędzają czas w waszych ośrodkach. No mówiłeś też o otwarciu tej placówki na Parkowej. No właśnie, jak w czasie pandemii zmieniło się też wasze działanie? Co się w nim zmieniło? Co jest nowego? Co musieliście przedłużyć? Z pewnością struktura placówek się zmieniła. Noclegownia, która sama w nazwie była placówką, gdzie człowiek przychodzi na nocleg, nagle staje się placówką, gdzie my te osoby karmimy, gdzie te osoby raczej nie odsyłamy. Mówimy, dobra, skończył się termin, jest godzina wyjścia, także jakby charakter placówki się zmienił. Prewentorium, które też jest placówką, gdzie my przyjmujemy osoby z ulicy, jakby to było takie przednoclegownie, my ją nazywamy, dlatego że wtedy obserwujemy, czy osoba może być zarażona, a więc jest taki okres kwarantanny. Też jest placówką, która daje po prostu nie tylko dach nad głową, ale wyżywienie, opiekę medyczną, opiekę lekarza. Także jakbyśmy kompleksowo ogarniali naszego brata w potrzebie. Tak to może wygląda. Natomiast no placówki są zamknięte. Osoba, która ma pracę, wychodzi do tej pracy. Dzięki Bogu nie mamy żadnego przypadka koronawirusa. Jest czysto. Codziennie sprawdzamy temperaturę, opiekunowie o to dbają. Także widzę, że też jest taki pewien rekord naszych podopiecznych, że też dbają o siebie, żeby też zadbać o innych. Ta epidemia wymusza takie, a nie inne nas wszystkich zachowania i trochę już wszyscy przyzwyczailiście się do tego nowego rytmu. Czy jest też już zmęczenie i takie trochę napięcie tym i oczekiwanie, kiedy ten czas się skończy? Jak to u was wygląda? Myślę, że nie różnimy się od pozostałej części społeczeństwa. Każdy by pragnął gdzieś w sercu, żebyśmy mieli to za sobą. Natomiast my jesteśmy czujni cały czas. Ja wiem, że to się rozciąga w czasie, że myślimy sobie, okej, na pewno to możemy się przyzwyczaić, nie? Natomiast pragniemy gdzieś głęboko, żeby to minęło, natomiast cały czas jesteśmy czujni w naszych działaniach, czyli temperatura, jeżeli jakiekolwiek objawy, to po prostu reagujemy bardzo szybko, bo u nas, musimy pamiętać, że są placówki, gdzie jest 100 osób, 150, 170, że tu może być bardzo szybko proces domina. Także tutaj ta czujność jest cały czas przestrzegana i ten rygor sanitarny jest, powiedzmy sobie, na takim małym alercie.
To na koniec powiedz proszę, jak można Was wspierać poza tym sprzętem na siłowni, o którym mówiliśmy wcześniej, czego potrzebujecie, jakiego rodzaju wsparcie się przyda? Prosimy o modlitwę, prosimy o modlitwę, to jest raz, nie? Prosimy o ten sprzęt, o którym mówił Grisza, który to po prostu by sprawił dużo radości, ale też by pokazał, no, że ta osoba po prostu coś z siebie chce dać. No i oczywiście zrzutka. Zrzutka jeszcze funkcjonuje chyba niecałe dwa tygodnie. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania takiego super podziękowania, bo nas złapaliście za serce. Ci wszyscy, którzy po prostu zrobili płaty, ci, którzy po prostu o tej zrzutce, zrobiło się głośno. Tak dzisiaj sobie zerknąłem w ogóle na portal zrzutka.pl. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jako ta zrzutka najczęściej po prostu wyświetlana, jako nazwani jesteśmy niesamowitą zrzutką. To jest dla nas piękny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Filip Filipiak, kwestarz Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta i Grigori Filipczuk, opiekun w schronisku na Bogadajna, byli dziś gośćmi Radia Rodzina. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.